Na początku chciałem się podzielić fragmentem z Ewangelii Marka. Myślę, że znany nam wszystkim ten fragment, ale ilekroć go czytałem, to nigdy jakby nie zagłębiłem się w tą historię. A jednak Bóg mówi niejednokrotnie do nas przez fragmenty, które wydają się nam znane, ale często jest tak, że chce przez nie powiedzieć nam coś nowego lub chce też nam coś przypomnieć. I ten fragment jest zapisany w Ewangelii Marka w 2 rozdziale. I takim wersetem przewodnim tego fragmentu będzie werset 17. Drugi rozdział Ewangelii Marka. Przeczytam ten werset 17. A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Przeczytam może cały fragment tej historii od 13 do 22 wersetu. I wyszedł znów nad morze i wszystek lud przychodził do Niego, a On ich nauczał. A gdy przechodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle, i rzekł mu: pójdź za mną. I wstał i poszedł za nim. A kiedy potem siedział przy stole w domu Jego, siedziało z Jezusem i Jego uczniami wielu celników i grzeszników, bo wielu ich było, którzy chodzili za Nim. A gdy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że jest grzesznikami i celnikami, rzekli do uczniów Jego: czemu jest celnikami i grzesznikami? A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. A uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Oni też przyszli i powiedzieli do Niego: czemu uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? I rzekł im Jezus: czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nim jest oblubieniec? Dopóki mają sobą oblubieńca, nie mogą pościć, ale przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas owego dnia będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczą. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Na początku tej historii czytamy, że Jezus ujrzał Lewiego, czyli Mateusza, swojego ucznia, którego właśnie powołuje do służby słowami: pójdź za mną. I on to robi, wstaje i idzie za nim. Jak wiemy, Mateusz był celnikiem i pobierał opłaty, podatki i najprawdopodobniej nie był zbyt lubiany i dobrze widziany poprzez społeczeństwo, ponieważ z reguły poborcy podatkowi byli bogaci poprzez nadużycia, jakie czynili podczas swojej pracy. Nie był także dobrze widziany przez faryzeuszy, którzy postrzegali go jako grzesznika. Oczywiście on był grzesznikiem, ale na wezwanie Jezusa nawraca się i pokutuje. Jest świadomy tego, że prowadzi złe życie. Chce prowadzić życie święte i służyć Mu. Porzuca swoje stare życie w jednym momencie. Od teraz liczy się już tylko to, co nowe. Dalej czytamy to, że faryzeuszom nie podoba się to, że Jezus je posiłek w domu Mateusza z innymi grzesznikami i celnikami. Jezus słyszy ich słowa i mówi do nich: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwego, lecz grzeszników. Jezus określa faryzeuszy jako zdrowych i sprawiedliwych. Pewnie było to wypowiedziane z takim lekkim przekąsem, ale tak ich nazywa, ponieważ faryzeusze w swojej wyniosłości, w tym co robili i jacy byli religijni, określali się jako sprawiedliwi i święci. I mówi im w ten sposób, że nie potrzebujecie nic zmieniać w swoim życiu, ponieważ uważacie sami siebie za sprawiedliwych i w tych wszystkich obrzędach, postach, zakonie, który przestrzegacie, myśleli, że jest to, co najważniejsze.
I tak samo jest teraz z nami, z niektórymi ludźmi, którzy chodzą do kościoła z tradycji. Nieraz znają Pismo bardzo dobrze, ale patrząc z bliska na ich życie, żyją dla uczynków oraz swej własnej sprawiedliwości. Żyją w własnych przyzwyczajeniach i tradycjach. Uważają, że jest tak w porządku. Człowiek bardzo lubi się do czegoś przyzwyczajać, ale już nie tak bardzo jest chętny do zmiany w swoim życiu. W tej historii możemy wywnioskować to, że kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, jesteśmy w stanie porzucić swoje stare życie oraz jesteśmy świadomi tego, że nie żyliśmy świętym życiem, to On wtedy da nam moc do nowego życia. Dalej czytamy to, że faryzeusze pościli, a uczniowie Jezusa nie pościli. I znów jest zarzut w stronę Jezusa, że nie wykonuje poleceń zakonu. Jezus im odpowiada, że jak mogą pościć, skoro On jest pośród nich? Nazywa się oblubieńcem, a uczni gośćmi weselnymi. Jezus przychodzi na ziemię do swojego kościoła, aby go uratować. Przychodzi z ratunkiem, który zapowiada poprzez swoją śmierć na krzyżu. Ale faryzeusze tego nie widzą. Dalej chcą żyć pod zakonem. Dalej Jezus mówi, że nie przyszywa się łaty z nowego materiału do starego, ponieważ gdy się zerwie, dziura będzie jeszcze większa. Dalsze porównanie to, że nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi stare bukłaki. Jezus poprzez to, co dokonał na krzyżu, chce okryć nas swoją nową, świętą, czystą szatą sprawiedliwości. Chce, aby nasze życie było przyobleczone w Jego wzór czystości i świętości. Dlatego nakazuje nam, aby nic starego życia nie próbować dołączać do nowego. Podobnie jest z winem i nowe wino to dar obfitości Bożego błogosławieństwa, a nowymi bukłakami jest człowiek, który jest gotów na nowe życie z Jezusem Chrystusem. Nie jesteśmy w stanie przyjąć tego daru, jeśli nasze serce nie będzie czuło potrzeby oczyszczenia i nie stanie się nowym, miękkim sercem. Ta historia też świetnie pokazuje, w jakim ja byłem też kiedyś miejscu. I kiedy zanim Jezus okazał mi łaskę do nowego życia. Ale także przypomina nam o tym, aby nie wracać do starego życia i tego, co w nim było. Jesteśmy powołani do nowego życia. Tego życzę każdemu z nas, aby się tego trzymał. Amen.